samą porę. Zaprasza Marcin Kotyński. A w naszym studiu jest Patryk Wega, twórca Pitbulla i nie tylko. Witaj, Patryku. Witam wszystkich. No to wróćmy do tego Pitbulla, bo Pitbull to jest film, który przykuwa uwagę większości Polaków. Jak ty oceniasz widzów, którzy przychodzą? No bo pewnie już miałeś różne opinie na temat tego filmu. Generalnie dla mnie wykładnikiem jest jednak tylko widownia z tego punktu widzenia, że no ja robię filmy dla ludzi, tak, nie dla siebie, i tak naprawdę dla mnie oceną filmu jest to, jak wiele osób go zobaczyło, bo można długo i namiętnie opowiadać o tym, że ktoś zrobił genialny film, no ale jeśli nikt na niego nie poszedł do kina, no to cóż z tego, tak, że mamy poczucie o jakiejś wyjątkowości. W związku z czym ja robię filmy dla widzów i tak naprawdę frekwencja jest największą nagrodą. Tak naprawdę to już jest kolejna część Pitbulla, tym razem o niebezpiecznych kobietach. Ty w swoim życiu spotykasz takie kobiety? Dla mnie kobieta niebezpieczna to nie jest kobieta groźna. Kobieta niebezpieczna to jest kobieta elektryzująca, fascynująca, namiętna. I dla kobiet też jakby ten termin kojarzy się raczej sexy, tak? A nie oznacza jakiegoś stricte zagrożenia. W związku z czym myślę, że no to, co mi przyświecało, to opowiedzenie o jakichś kobietach, które rzeczywiście, mam wrażenie, wychodzą na ulicę tu i teraz, o kobietach silnych, samowystarczalnych, bardziej zdeterminowanych, takich, które się nie boją artykułować własnych potrzeb i potrafią gdzieś tam o nie walczyć. I no mi przyświecało to, żeby na pewno opowiedzieć o kobietach skomplikowanych emocjonalnie, wielowymiarowych, o takich, jakie są dzisiaj na polskich ulicach. No punktem takim wyjścia to było to, jak w czasie premiery Nowych Porządków policjant zajmujący się kadrami w policji powiedział mi, że 40% funkcjonariuszy przyjętych w zeszłym roku stanowiły kobiety. Mnie ten temat kręcił gdzieś od czasu studiów, bo jako socjolog i dziennikarz zajmowałem się właśnie kobietami w męskich zawodach. No i to był taki impuls, kiedy postanowiłem pójść tą drogą. Spotkałem kilkanaście policjantek, które miały wyniki lepsze od facetów. Spędziłem z nimi setki godzin rozmów. Jak myślisz, z czego to wynika, że kobiety są nawet lepsze od policjantów w pracy? No, często są dyskryminowane, jak się okazuje, tak źle to jest oceniane przez niektórych. Generalnie kobiety w większości zawodów są jednak dyskryminowane i muszą być dwa razy lepsze od faceta. Teraz dokumentuję służbę zdrowia do kolejnego filmu i lekarze, z którymi rozmawiam, też mi mówią, że gdyby sami mieli trafić na stół operacyjny, chcieliby, żeby operowała ich kobieta, no bo ona byłaby potencjalnie dwa razy lepszym fachowcem. W związku z czym no tego równouprawnienia w wielu, wielu sferach życia nie ma. Wróćmy jeszcze do Pitbulla, do nowej części, bo to można oglądać w kinach, Niebezpieczne kobiety. Tam pojawia się kilka aktorek, które w ostatnim czasie są na topie, jeśli chodzi o film, teatr i serial. Alicja Bachrada-Curuś, która przeszła przemianę wewnętrzną, no i też musiała postarać się, żeby zagrać kontrowersyjną postać, która chyba nie do końca w jej życiu tak króluje, no bo ona jest taką delikatną raczej osobą. Jakoś musiała się naprowadzić do tej roli? Ona zupełnie nie jest delikatną osobą. Pewną zakałą taką polskiego kina jest to, że obsadzamy ludzi, kierując się ich powierzchownością, tymi warunkami zewnętrznymi. Dla mnie Alicja no ma ADHD, tak? To jest dziewczyna, z którą ja rozmawiając przez Skype'a, ona mi po prostu z kadru wylatywała, bo gadając ze mnie się po prostu tak ekspresyjnie wszystko ze mną gdzieś tam przeżywała, że traciłem ją na moment z punktu widzenia. I myślę, że ta rola w dużej części gdzieś tam no, opiera się na jej osobowości. To znaczy ja wyciągnąłem z tej palety barw, którą ona ma jako człowiek, określone jakieś kolory, które ona w sobie ma. Tylko dotąd jakby ludzie, myślę, kierowali się jej atrakcyjnością fizyczną i obsadzali ją po prostu w komediach romantycznych czy w rolach właśnie jakichś tam niekiedy plastikowych dziewczyn z ładną buzią, więc moim zdaniem to jest super aktorka, bardzo profesjonalna, która kompletnie nie gwiazdoży. Też wszyscy gdzieś tam mnie straszyli, że ona przyjedzie z Ameryki. Myślę, że to są nasze kompleksy, że ona będzie nie wiadomo jak gwiazdożyć. Nie, to jest dziewczyna, która nie ma w ogóle jakichś wymagań, tak jako aktorka, że musi mieć nie wiadomo jakie wymogi, a jest totalnie skupiona na pracy. To nie jest osoba, która, nie wiem, żarty
opowiada w przerwach między scenami, tylko ona jest po prostu totalnie skoncentrowana na tym, co robi. Mi się z nią pracowało super. Myślę, że wielu aktorów mogłoby się uczyć tego warsztatu od niej. Samą porę. Zaprasza Marcin Kotyński. To, co widzimy w Pitbullu Niebezpieczne Kobiety, to część pewnie tego, co została zawarta w tych minutach, które tam można zobaczyć. Dużo musiałeś jakby zostawić gdzieś tam, nie wiem, czy coś, co nie zmieściło się do filmu. Jest kilka jakichś takich scen, które chciałeś zawrzeć, a jednak uznałeś, że może jednak nie tym razem. No oczywiście, że tak, bo jednak film nie jest z gumy, tak, i rządzi się określonymi prawami, gdzie są punkty zwrotne, ekspozycja postaci, akty. W związku z czym, no dlatego między innymi wydaję książki, bo one są bardziej pełne, jakby spędzam setki godzin rozmów z tymi bohaterkami, chcąc nie chcąc, no to jest niemożliwe, żeby to wszystko trafiło do filmu, a ze sprawą tego też ta książka staje się trochę innym utworem na ten sam temat, bo jednak mam poczucie, że tyle wnosi jakby nowych informacji, jest inaczej skupiona na tych bohaterkach, że no jest jakby fajnym jakimś tam uzupełnieniem, czy nawet konkurencją dla filmu. Co lubisz bardziej robić? Pisać, czy jednak reżyserować? Stać po tej drugiej stronie? Czy jednak tworzyć coś na papier? Wiesz co, film na pewno daje kompletnie inną adrenalinę, bo sama realizacja filmu, ja myślę, że ja podejmuję w ciągu jednego dnia zdjęciowego tyle decyzji, co niektórzy ludzie, nie wiem, w ciągu roku, tak? I myślę też, że się starzeje pewnie o 2 lata w ciągu tych 20 dni, bo to jest totalny strzał adrenaliny. Jako producent ja też odpowiadam za trzymanie tego w jakichś ryzach finansowych, w związku z czym nawet jeśli ktoś z ekipy da ciała ze scenografią na przykład i wpadamy w nadgodziny, to i tak za nadgodziny ja muszę wszystkim płacić, w związku z czym dla mnie robienie filmu to jest nawet, no chyba nie przyjemność, tylko jakaś totalna adrenalina połączona ze zmuszeniem kilkuset osób, żeby zrobiły to, co ja mam w głowie, jeszcze z liczeniem pieniędzy, z walką z czasem, w związku z czym na pewno przyjemniejsze jest pisanie książki, bo wtedy jesteś sam z bohaterem, z laptopem, nie potrzebujesz do tego jakichś absurdalnych sum pieniędzy, całego sztabu ludzi, tylko można to zrobić w bardzo kameralny sposób, więc to jest bardzo jakby fajna, taka wyciszająca praca. I no też kiedy schodzę z planu filmowego, już jestem w montażowni sam na sam z montażystą i z tym filmem, wiedząc, że jakby wszystko się udało i ten film już jest, to jest totalny relaks, czysta przyjemność. Ten plan jest no bardzo naprawdę intensywnym przeżyciem. Ja przez wiele lat w ogóle w trakcie zdjęć nie miałem innych snów jak duble z planu. To pokazuje po prostu, jak to jest maksymalne jakieś wkręcenie w tą robotę, jeśli ci się nawet w nocy nie wypoczywasz, tylko śni ci się, wiesz, to co w czasie pracy. Masz już za sobą kilka produkcji, jakieś miałeś zabawne historie na planie, no pewnie jest ich masa, ale jakiś taki punkt, który mocno ci utkwił w pamięci. Wiesz co, zabawne historie są niestety w dużej mierze z kaskaderami, no w polskim kinie, którzy robią cuda, no są kaskaderzy, tak, to jest słynna anegdota, no nawet z filmu Piraci, gdzie jeden z naszych kaskaderów rzucił się na cień liny, tak, myślał, że to jest lina i skoczył na cieni, spadł w trakcie kręcenia zdjęć, no ale też miałem kaskadera, gdzie była historia, że spadała karetka do jakiegoś tam po nasypie, no i on, nie wiedzieć czemu, w momencie, gdy ona się turlała, wyciągnął rękę, próbując ją zatrzymać. I urwało mu mięsień po prostu. Gość wyłączony na półtora roku. Krwawe historie. Półtora roku z zawodu i mówi, nie no, 2,5 tony to jednak 2,5 tony, no nie utrzymiesz, mówi do tego. To nie, kompletna głupota. Makabryczne, no aczkolwiek one potem stają się rzeczywiście powodem do żartów, gdzie oczywiście no to jest zatrważające z jednej strony, ale też w jakiś sposób myślę oswajamy no tę adrenalinę też i te wszystkie trudy pracy, rozładowując to niekiedy no, historiami, które dla kogoś mogą się wydawać wyłącznie przerażające.
samą porę. W samą porę. Zaprasza Marcin Kotyński. Pitbull, Niebezpieczne kobiety w kinach można zobaczyć, ale jak się okazuje, to jesteś tytanem pracy i pracujesz nad kolejnymi produkcjami. Wspomniałeś już o tym, że to będzie związane trochę ze służbą zdrowia. Jeden z filmów będzie tak opowiadał o kobietach w służbie zdrowia, z tego względu, że jest kilka takich wiecznych tematów. Po pierwsze, nie było żadnego filmu ani serialu, który by się ocierał o rzeczywistość, jeśli chodzi o współczesną służbę zdrowia, bo to wszystko to jest science fiction, tak? Czyli bogowie na przykład. Ale bogowie dotyczą jednak jakiejś tam przeszłości, tak? A nie stricte tego, co jest tu i teraz. I lekarze mają rzeczywiście poczucie, no tak jak policjanci w przypadku gdzieś tam Pitbulla, że niczego jakby nie stworzono, tak? Co by rzeczywiście pokazać. Zresztą w trakcie dokumentacji to, czego się dowiaduje, to jest naprawdę porażający scenariusz. Myślę, że będzie to jeszcze większe walnięcie. To możesz zdradzić coś? Pitbull. Co cię tak mocno zszokowało? Nawet to, że 18% ludzi nie przeżywa operacji. No to jest przecież naprawdę wstyd, gdzie co piąty pacjent niemalże umiera. No ale sytuacje są kuriozalne, począwszy od koncernów, przez historię, gdzie zdezynfekowali człowieka alkoholem i potem, reanimując go podczas operacji, zapomnieli o tym i go podpalili, reanimując. No, ludzie mylą nogi, tak? To jest w ogóle jakaś rekordowa ilość amputacji i czasami są mylone w ogóle kończyny, które trzeba uciąć, w związku z czym to jest taki tragikomiczny wymiar. A to w Pitbullu, w Niebezpiecznych kobietach, widać wątek trochę kontrowersyjny, trochę tragiczny, niekiedy śmieszny. Czy w kolejnych produkcjach też będziesz szedł tą drogą? Tak, ja jestem przekonany, że to jednak, co z Uporem Maniaka robię, jest słusznym kierunkiem. Mianowicie jestem przekonany, że amerykańska telewizja poszła do przodu i jej największym dobrodziejstwem jest to, gdy zaczęła łamać czyste gatunki i w ramach jednego utworu zaczęła mieszać trzy gatunki, tworząc z tego nadwartość. I de facto to, co ja robię w Pitbullu, to jest nic innego jak połączenie kilku gatunków. Kiedyś krytycy mieli z tym problem, mówiąc, że ten film jest nierówny, a tymczasem to można by powiedzieć naprawdę o większości produkcji amerykańskich, że one są nierówne. Natomiast moim zdaniem to decyduje o powodzeniu tego filmu między innymi. W tym programie pojawia się też pytanie na sam koniec, o czym marzysz? O czym marzy Patryk Wega? Czy jest coś, co chciałbyś jeszcze zrealizować? Czy te marzenia już zrealizowałeś? Wiesz, to moje marzenia są bardziej jednak związane z rodziną i z dziećmi. Ten sukces do mnie w życiu przyszedł tak naprawdę w takim momencie, jak dostałem już tyle razy po tyłku, że przestało mi na nim zależeć. I kiedy przestałem gonić za tym królikiem, to wtedy przybiegł sam. Mówisz o komediach, które były za tobą, tak? Tak, mam poczucie, że oczywiście błądziłem w życiu i popełniłem wiele błędów, ale się z nich cieszę, dlatego że po pierwsze porażki budują nam kręgosłup i charakter. Sukcesów nic pozytywnego nie wynika, jakby to nas nie kształtuje, poza tym, że ułatwia nam coś w życiu. A tak naprawdę za sprawą popełnionych błędów wiem, czego mam dzisiaj nie robić. W związku z czym wszystkie rzeczy, które mi nie wyszły, tak naprawdę przyczyniają się do realizacji aktualnych filmów. To są spełnienia marzeń i sukcesów w życiu życzę. Dziękuję bardzo. Nie tylko zawodowym.